Siemanko, miało dzisiaj nie być odcinka. Myślałem, że się nie wyrobię, lecz znalazłem troszkę czasu i wyciągniemy z tego Lącina ten silniczek. Trzeba coś robić z turbo Lącinem. Stoi, czeka, dawca. Miałem olej spuścić, ale to spuszczę poza odcinkiem. Już jak będę miał silnik wyciągnięty, żeby nie zanudzać i żeby to szybko jakoś poszło. Zbytnio tutaj nie mamy co gadać. Trzeba działać. Ustawiam statyw, kamerkę i targamy sprzęta. No niestety, ale chyba gwint zerwany. I silnik się trzymał na półtorej śruby, można powiedzieć. Dobra, no i silnik wyciągnięty. Jak widać, no skomplikowanego tego nie jest. Cały silnik i nóżki i wszystko trzyma się na dwóch śrubach. Normalnie super rozwiązanie, oczywiście, które zlikwiduję, ale w późniejszym terminie. I się zastanawiam, czy nie kupić trochę rurek i nie zrobić sobie ramy swojej, ale to się jeszcze zastanowię, może w przyszłości, bo zobaczymy, jak ten kanał będzie się rozwijać. Ewentualnie może w przyszłości zrobimy swoje autorskie ramę swoją do kopię ramy Lącina, tylko z rurek stalowych. Ale to już w przyszłości będziemy jakoś patrzeć. A my będziemy mieć zadanie zrobić Lącina tego 30 koni, 5 biegów. 5 biegów, 30 koni. Nie, chociaż żebym się uparł, to by skrzynię piątkę jakoś tutaj wpasował. Ale nie, nie chcę mi się kombinować. Trochę byłoby bawienia się na tokarce. Ja uciekam, mam robotę. Więc w tym odcinku raczej tu nic nie zrobimy. W następnym będziemy rozwalać ten silnik, rozbierać go, no i sprawdzimy, co jest w środku. Obstawiam, że będzie źle. Widzę, że już czerwony silikon wychodzi. No to remont był robiony przez kogoś. Tu silikon wychodzi, tu wychodzi silikon. Ciekawe, co jest w środku. No, sprzęgło jest przypalone, bo ślizga, no i nie wkręca się na obroty, więc trzeba będzie to wszystko porobić w pierwszej kolejności, żeby się wkręcał, a w kolejnym etapie, no żeby to już miało jakiegoś boosta z jednego bara albo półtora bara będziemy mieć do ładowania, aż korba wyjdzie bokiem. Dobra, to ja kończę. Rączki oczywiście usmarowane, no ale cóż, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Jeśli ci się podobało i chcesz więcej Lącina, koniecznie łapeczka w górę. Jeśli się nie podobało, to lepiej nic nie dodawaj. A ja uciekam, widzimy się niebawem w kolejnej produkcji pana MRF-a, więc na razie, trzymajcie się, hej!